Wyobraźmy sobie, że ktoś powierza nam takie zadanie. Daje nam prostokątny kawałek kartonu o zadanych wymiarach, a konkretnie powiedzmy o wymiarach 20 cm na 30 cm. I każe nam zrobić z tego pudełko. Pudełko mamy wykonać w ten sposób, że tutaj obetniemy takie kwadraciki na rogach. Na wszystkich czterech rogach. No, a następnie te brzegi złożymy z tych linii, które teraz narysuję. Postawimy do pionu, i powstanie wtedy takie pudełko bez wieczka. Takie pudełko tylko z dnem i ścianami bocznymi. Czyli tylko z, z tą ścianą na dole i, i po bokach, ale bez tej ściany na górze. Taki pojemniczek powstanie. No i tutaj wycinamy na rogach takie kwadraciki o boku x, powiedzmy. No i nie robimy tego w jakiś dowolny sposób, tylko nasze zadanie polega na tym, żebyśmy wykonali pudełko, które ma maksymalną możliwą objętość przy zadanych wymiarach tego kartonu, który mamy do dyspozycji. Mamy pewną ilość materiału, kawałek materiału o bokach 20 na 30 cm i mamy z tego wykonać tą techniką, pudełko o maksymalnej możliwej objętości. No to zastanówmy się, jak to zrobić. Może tutaj zrobię jeszcze jeden taki rysunek poglądowy, żeby. Lepiej wyobrazić sobie, jak to pudełko będzie wyglądać po złożeniu tych, tych bocznych ścianek. Tak, powiedzmy, że to jest ta ścianka, ta krótsza. Tutaj. No, a tutaj mamy tę ściankę dłuższą. Na zielono. To jest ta ścianka. Tutaj ją podkreślę na zielono. No i zostają jeszcze te pozostałe ściany. Tutaj będą te pozostałe ściany. No i powstanie takie pudełeczko. No i teraz, jaka jest wartość tego parametru x, przy którym objętość tego pudełka będzie maksymalna? No to żeby to. Obliczyć, znaleźć takiego x, no to musimy wyrazić objętość tego pudełka za pomocą tego parametru x jako funkcję tego parametru x i tych wymiarów, które tutaj mamy podane w treści zadania na początku. No to zastanówmy się, jakie są wymiary tego pudełka, jak się wyrażają przez ten parametr x. Wiemy, że długość tego dłuższego boku kartonu to jest 30. Teraz, jaka będzie długość tej zielonej ścianki bocznej? Ta długość jaka będzie? No, ona powstaje w ten sposób, że tutaj obcinamy x -a z każdej strony. Czyli od tego odcinka o długości 30 musimy dwa razy odjąć x. Czyli długość tego odcinka to będzie 30 odjąć 2 razy x. Czyli długość naszego pudełka to będzie 30 odjąć 2 razy x. A jaka będzie szerokość naszego pudełka? No, widzimy, że stosując tę samą logikę co poprzednio, musimy od długości całego odcinka. Która wynosi 20, całego tego boku kartonu, odjąć 2 razy x i to będzie długość tej ściany bocznej, czyli to będzie szerokość naszego pudełka. No a wysokość pudełka jest oczywiście równa x. Wysokość każdej z tych ścian jest równa x, no bo po prostu tak ono zostało wykonane. No to jesteśmy teraz gotowi do tego, żeby napisać objętość. Wzór na objętość naszego pudełka jako funkcję parametru x, bo to będzie po prostu iloczyn tych trzech wymiarów: iloczyn wysokości, szerokości, czyli 20 odjąć 2x i długości, razy 30 odjąć 2x. No i wyraziliśmy objętość naszego pudełka jako funkcję tego parametru x. Możemy teraz tę funkcję minimalizować. Zastanówmy się na początku, jaka jest dziedzina naszej funkcji, to znaczy w jakim zakresie x się zmienia. No bo oczywiście nie interesują nas wszystkie możliwe rzeczywiste wartości x. -a. Na przykład nie interesują nas wartości x -a ujemne. Dlatego, że w ogóle nawet nie wiadomo, co to znaczy, że tutaj byśmy obcięli kwadrat o ujemnym boku. To w ogóle nawet nie ma sensu żadnego. Może to by oznaczało, że mielibyśmy tutaj coś doklejać, no, ale to jest bez sensu czyli x musi być większy od zera, a z drugiej strony nie możemy uciąć dowolnie dużo, dlatego że tutaj mamy skończony kawałek tego kartonu, więc nie możemy uciąć więcej niż tyle, żeby długość na przykład tego boku krótszego stała się ujemna. Długość tego boku po obcięciu musi być nieujemna, czyli 20 odjąć 2x musi być wielkością nieujemną, bo w przeciwnym razie znowu dostaniemy coś, co nie ma żadnego sensu. Jak to będzie nieujemne, no to to będzie tym bardziej nieujemne, bo długość... Tego boku jest zawsze większa niż długość tego boku. Dobrze, no to rozwiążmy ten warunek, który tutaj mamy. Możemy 2x zadać do obu stron naszego równania, podzielić przez 2, czyli będziemy mieli 10 jest większe, równe od x, czyli x musi być mniejsze, równe niż 10. Czyli widzimy, że mamy takie dwa ograniczenia na x. Czyli interesują nas x, które się zmieniają w zakresie od 0 do 10. W takim zakresie rozważamy x, -a i na takim przedziale będziemy szukać maksimum tej funkcji. No to zastanówmy się teraz jeszcze, jakie są wartości tej funkcji na końcach tego przedziału. Jaka jest objętość dla zera? No, oczywiście, jak wstawimy to jest 0, no to dostaniemy 0. O 0 razy cokolwiek to jest 0. No i to odpowiada takiej sytuacji, że tutaj nic nie obetniemy, nie będziemy mieli w ogóle ścianek bocznych, czyli rzeczywiście objętość takiego płaskiego zupełnie pudełeczka, no to jest 0. No, a co będzie na drugim końcu? To znaczy dla 10. No, dla 10 ten czynnik, który tutaj na fioletowo jest napisany, będzie się zerował, no bo mamy 20 odjąć 2 razy 10, czyli będzie 20 odjąć 20, to będzie 0. No i to też jest w miarę intuicyjnie oczywiste, no bo to jest taka sytuacja, kiedy tutaj byśmy wycięli takie kwadraty, które by się tutaj właściwie stykały ze sobą. No i nie, nie byłoby w ogóle tej ściany na fioletowo, czy też różowo zaznaczonej no a te zielone po prostu by się skleiły za sobą po podniesieniu ich do pionu, znowu byśmy mieli objętość 0. No więc na końcach naszego przedziału zmienności ta funkcja przyjmuje wartości 0 na obu końcach, no i gdzieś pomiędzy nimi przyjmuje maksimum. No i w następnym filmie zastosujemy sobie rachunek różniczkowy, żeby dokładnie, analitycznie rozwiązać to zadanie i znaleźć maksimum tej funkcji dokładnie. A teraz zrobimy sobie tylko... To graficznie, po prostu narysujemy sobie wykres tej funkcji, którą tutaj napisałem, i mniej więcej spróbujemy oszacować, gdzie to maksimum się znajduje. No to zacznijmy od określenia zakresu. Jaki tutaj mamy zakres? No wiemy, że x zmienia się od 0 do 10, to jest akurat dobrze. No a y będzie się zmieniał od 0, a do ilu się będzie zmieniał? No zastanówmy się, jakie tutaj mamy rzędy wielkości. No weźmy jakiś x w środku przedziału, na przykład x równe 5. Jaka będzie objętość dla x równego 5? No to będziemy mieli 5 razy 20, odjąć 2 razy 5, czyli odjąć 10, czyli 5 razy 10, i razy 30 odjąć, odjąć 10, czyli razy 20. 5 razy 10, razy 20 to jest 1000. No to powiedzmy, że weźmy sobie 1500, no bo nie wiemy, czy dla 5 to jest taka maksymalna wartość, może gdzieś będą jeszcze większe wartości. No, i teraz jeszcze musimy wpisać wzór naszej funkcji, czyli, że to jest x razy 20 odjąć 2 razy x i razy 30 odjąć 2 razy x. No i rysujemy. No, widzimy, że zakresy dobraliśmy dobrze, zmieścił nam się wykres, nie, nie wyjechał tutaj poza skalę na osi Y. No i teraz możemy spróbować znaleźć położenie tego, tego maksimum. No, widzimy, że na końcach jest tak, jak się spodziewaliśmy, że na końcach ta funkcja przyjmie wartość 0. Tutaj mamy taką funkcję, że można sobie śledzić. Widzimy, że dla 5 to nie jest maksymalna wartość. Dla 5 rzeczywiście wartość jest 1000, ale to nie jest wartość maksymalna. Maksymalna będzie gdzieś na lewo od piątki. Jak się przesuwam w lewo, no te wartości rosną. Y rośnie. 1035, 1041, 46, 50, 1053, 1055, 1056. O! I teraz już zaczęło maleć. Wróćmy do tej największej. 1056 to była największa wartość. Ona jest mniej więcej dla 3 i 9. Czyli powiedzmy, że mniej więcej dla Xa Równego 3,9 osiągamy maksymalną wartość, równą w przybliżeniu, ile tam było? 1056,3 powiedzmy. 1056,3. Czyli to jest takie przybliżone oszacowanie naszego maksimum. No a tak jak powiedziałem w następnym filmie, obliczymy dokładnie tę wartość tego parametru optymalną. I przy okazji przećwiczymy sobie rachunek różniczkowy.